Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach informuje, że od dnia 1 czerwca uruchomiona zostanie filia urzędu w Sędziszowie Małopolskim w nowej lokalizacji pod adresem Rynek 9, pierwsze piętro, pokój numer 18, budynek dawnej szkoły podstawowej numer 2. Mieszkańcy gminy już nie muszą jeździć do Ropczyc, aby załatwić swoje sprawy w Urzędzie Pracy. Filia z dniem 1 czerwca powróciła do Sędziszowa Małopolskiego. Wznawiamy obsługę klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach w Sędziszowie. W Sędziszowie, na rynku, ulica Rynek 9. Dla mieszkańców miasta i gminy Sędziszów Małopolski i gminy i Wieżyce. Cieszymy się oczywiście, że kolejna jednostka otworzyła tutaj filię. Jednostka samorządu powiatowego, filia Powiatowego Urzędu Pracy. Obok poradni psychologiczno-pedagogicznej, obok wypożyczalni sprzętu dla dzieci z niepełnosprawnościami, czyli OWIT-u, który uruchomiło specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą. Również pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy tutaj pracują. Będą obsługiwali 1500 osób, które pozostają bez pracy. Jest to ogromne ułatwienie dla tych osób. Przypomnę, że wcześniej ta filia funkcjonowała w budynku C Zespołu Szkół Technicznych, ale ponieważ oczekujemy na ekspertyzę dotyczącą stanu technicznego tego obiektu, stwierdziliśmy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tych osób pozostających bez pracy, że uruchomienie tej filii będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. W sędziszowskiej filii Urzędu Pracy można się zarejestrować, potwierdzić gotowość do podjęcia pracy, otrzymać potrzebne zaświadczenia, zapoznać się z ofertami pracy, a także uzyskać wszelkich informacji o projektach, programach i oferowanych stażach. Siedziba filii mieści się w dawnym budynku Szkoły Podstawowej numer 2, na pierwszym piętrze w pokoju numer 18. Wykorzystujemy dwa pomieszczenia, bardzo piękne, słoneczne i z tego miejsca i chciałbym bardzo serdecznie i gorąco podziękować panu burmistrzowi, panu Bogusławowi Gmieciowi za przygotowanie tych pomieszczeń, odnowienie tych pomieszczeń i użyczenie tak, abyśmy mogli stworzyć możliwości załatwienia spraw. Wszystko to, co do urzędu, mam na myśli tutaj dokumentację, mam na myśli tutaj wszelkie dokumenty, które są kierowane do strony Urzędu Pracy. No nie trzeba już kierować, można zostawić tutaj na informacji, na punkcie podawczym. Koleżanki akurat tutaj pracujące pomogą w każdej chwili. Można odebrać wzory dokumentów, także te sprawy jak gdyby pomogą, czy to miejsce pomoże w realizacji każdej formy. Tu można złożyć ofertę pracy, tu można dowiedzieć się, w jaki sposób mogę zatrudnić tańszego pracownika w sensie kosztów, ponieważ urząd realizuje i będzie realizował wiele projektów, serdecznie zapraszam, w których to zmniejszamy koszty zatrudnienia osoby bezrobotnej, więc akurat piękne miejsce, zapraszam serdecznie. Filia Powiatowego Urzędu Pracy zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15.